Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu CNN, czyli niedzielne komentarze do czytań. Bardzo Was serdecznie zapraszam na dzisiejszy komentarz do Ewangelii. Jest to fragment świętego Jana. Proszę, posłuchajcie, o czym dzisiaj mowa. Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami, a zbliżało się święto żydowskie Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli? A mówił to, wystawiając go na próbę, wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zaś rzekł: każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili 12 koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Moi drodzy, mamy dzisiaj słynną Ewangelię z wydarzeniem rozmnożenia chleba, które prawdopodobnie wydarzyło się 2 razy. Mamy w Ewangeliach 2 opisy, są różne ilości ludzi przy każdym razie, trochę też w inny sposób to się dzieje. No bardzo słynne wydarzenie. Kochani, od lat już, kiedy Wam komentuję Ewangelię, kiedy mówię różne kazania, to się powtarzające jakby od lat Ewangelie i teksty, no mam taki zawsze pomysł, żeby, wiecie, odkrywać nowe wytrychy, w nowy sposób wchodzić do Ewangelii. Kochani, czasem to jest oczywiście żmudne i trudne, no bo mam takie wrażenie, już wszystko, co miałem do powiedzenia o tej Ewangelii, powiedziałem. Ale kochani, odkryło mi się przy lekturze teraz tej Ewangelii, jak się przygotowywałem, coś znowu zachwycającego mnie. Żeby to zrozumieć, najpierw będziemy potrzebowali trochę matematyki, ale to zaraz wytłumaczę. Kochani, zobaczcie, mamy takie spotkanie, gdzie mamy Jezusa, apostołów i liczbę mężczyzn, która dochodzi do 5000, czyli niecałe 5000, czyli prawdopodobnie tam, nie wiem, 4800, 4900, jakoś tak, nie? Kochani, potraktujmy te liczby w tej Ewangelii dosłownie. Ja zdaję sobie sprawę, ja mówiłem Wam o tym wielokrotnie, że kiedy jest mowa, że było tam około 5000 mężczyzn, że dochodziło do 5000 mężczyzn, to to jest żydowski sposób liczenia tłumu. Żydzi w tłumie liczą tylko mężczyzn, nie liczą kobiet, dzieci, więc tam prawdopodobnie było znacznie więcej ludzi, jeżeli tam były po prostu całe rodziny. Ale no możliwe, że też, że byli po prostu tylko sami mężczyźni. Ale potraktujmy same te liczby, bo tak jak mówię, ja nie chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o wydarzeniu tym konkretnym, tylko o pewnym wytrychu do tego wydarzenia, które pokazuje coś innego. Koniec, zobaczcie, mamy prawie 5000 mężczyzn i Pan Jezus nagle mówi do Filipa, tak podchwytliwie, bo jak mówi Ewangelia, próbuje go, wie co ma zrobić, więc go trochę wystawia na próbę i mówi: słuchaj Filipie, zobacz, mamy prawie 5000 chłopa. Mówi: ile to musielibyśmy kupić tych chlebów, nie, żeby to ich nakarmić, nie? Czyli zobaczcie, on nie mówi, czy damy radę, tylko mówi konkrety, potrzebuje konkrety, jak to zrobić. I Filip odpowiada: za 200 denarów, czyli wydaje się, że sugeruje to, że Filip mówi: mamy 200 denarów, nie? Bo on tam mówi, za ile musielibyśmy tego chleba kupić, nie? Mamy 200 denarów, no to mówi, za to raczej nie kupimy, żeby dla każdego z nich wystarczyło chociaż trochę. I to jest, kochani, dziwne. Poszporowałem trochę, moi drodzy. Zbadałem sobie, ile w czasach biblijnych kosztował chleb i jak była traktowana tak zwana porcja dzienna. Kochani, to jest w ogóle opisane w tak zwanych misznach. To są takie komentarze żydowskie, gdzie wiemy dokładnie, bo to było wyznaczone przez prawo, jakby ile przysługuje człowiekowi, na przykład robotnikowi, chleba dziennie. Kochani, uwaga. Na całodzienne wyżywienie chlebem, a to u nich oznaczało, kochani, 2 posiłki rano i wieczorem, potrzeba było, żeby zakupić ten chleb dla takiego robotnika na cały dzień, 1/12 denara.
Panie, zauważcie, że tutaj mamy do czynienia z jednym posiłkiem, nie? To nie jest cały dzień, tylko to jest jeden posiłek, gdzie Jezus chce ich nakarmić jednorazowo. Czyli możemy powiedzieć, że to jest pół tej stawki dziennej, no bo tam to były dwa posiłki, to będzie połówka, nie? Czyli zobaczcie, posiłek chleba, w sensie ilość chleba, albo raczej zapłata za chleb dla jednego człowieka na ten jeden posiłek to jest 1/24 denara. Zobaczcie, Filip zdaje się sugerować, że mają 200 denarów. 24 razy 200, kochani, to jest 4800. Rozumiecie to? Oni mają dokładnie tyle kasy, ile jest potrzeba. Musieliby co prawda oczywiście całą kasę wydać. Ale mają dokładnie tyle kasy, no tak się wydaje, bo Filip sugeruje, że mają chyba 200 denarów, żeby nakarmić dokładnie ten tłum. I to nie tak, żeby każdemu tam tylko chociaż troszkę starczyło, tylko to jest dokładnie na jeden posiłek, czyli obfita ilość chleba. Zobaczcie, tam jest napisane, że liczba dochodziła do 5000, czyli właśnie było około 4800-4900 mężczyzn. Kochani, jak to odkryłem, to pomyślałem sobie, wow. W sensie, Pan Jezus stawia Filipa przed następującym, można powiedzieć człowieka każdego stawia, przed następującym pytaniem. Słuchaj, masz do zrobienia takie coś, zrobimy to? A prawie każdy człowiek mówi, to się nie da. Mówi, nie mam takich sił, nie mam takich możliwości, nie mam tego, co byłoby potrzebne, żeby dać sobie z tym radę. Koniec, zobaczcie, ta Ewangelia, ona nam pokazuje taki, wydawałoby się na początku, bardzo wielki, wręcz nieosiągalny problem do rozwiązania. Jak, będąc w 12, mając tylko trochę, nakarmić 5000. Okazuje się, że mają dokładnie tyle, ile potrzeba, żeby to zrobić. I zobaczcie, kochani, Pan Jezus nie posługuje się, co prawda, oczywiście tymi pieniędzmi, które nie każe, mówi, idź tam i zakupcie. Nie, tylko mówi, ja ci pokażę, że naprawdę macie to, co jest potrzebne. I Pan Jezus, jak to zawsze, Pan Jezus, że tak powiem, rozbujał to do jeszcze niesamowitej, do jeszcze większej jakby perspektywy. Bo mówią mu, że jest taki tu chłopiec, który ma, nie, tam te 5 chlebów, 2 ryby. Więc Jezus mówi, mimo że wy macie to, ile potrzebujecie, ale twierdzicie, że nie macie tyle, ile potrzebujecie, to ja wam pokażę, że nawet kiedy weźmiemy takiego chłopca, który mogłoby się wydawać, że ma niewystarczająco, to jeżeli ten chłopiec tylko będzie działał ze mną, w sensie pozwoli mi działać, to się okaże, że również ten chłopiec, który naprawdę ma za mało, to się okaże, że to za mało nie jest za mało. Kochani, o co mi dzisiaj chodzi? Kochani, bardzo wielu z nas jest przekonanych, że nie ma tego, co potrzeba do tego, żeby różne rzeczy w życiu zrobić, osiągnąć. Że nie potrafimy kochać, nie potrafimy sobie poradzić z różnymi cierpieniami, trudnościami, które są w życiu. Nie potrafimy, nie wiem, przebaczać, nie potrafimy się rozwijać, nie potrafimy popracować nad swoim nawróceniem. Mówimy, nie dam rady wyjść z tych grzechów, mówimy, nie jestem w stanie rozwinąć takiego i takiego dobra. Kochani, to jest Ewangelia, która mówi, masz, naprawdę masz to, co jest potrzebne. I nawet gdybyś był takim chłopcem, który ma po prostu 5 chlebów i tylko 2 rybki, mogłoby się wydawać, kiedy stoisz przed problemem 5000, a jesteś dzieciakiem z 2 chlebami i 2 rybami i powiesz, Panie Jezu, no nie mam. A Pan Jezus powie, masz. Kochani, jakie są potrzebne rzeczy do tego, żeby rzeczywiście zadziałało to, że mamy wystarczająco, kochani, bo mamy wystarczająco, tylko my pewnymi postawami sprawiamy, że mimo, że mamy wystarczająco, to nie działa. Jakie są, zauważcie, postawy Jezusa? Pierwsza, dziękczynienie. Zauważcie, Jezus, kiedy z tego chłopca, nie, w sensie z takiego chlebu i z takiego rybek, rozmnaża ten chleb na te 5000, to dziękował. Czyli uwaga, Jezus dziękował za to, co ma. Kochani, wydaje wam się, że nie macie wystarczająco dużo, że nie macie tego, co potrzeba, bo nie dziękujecie za to, co macie. Przepraszam, że mówię dziękujecie. Nie dziękujemy za to, co mamy. Kochani, jeżeli zaczniecie doceniać, dziękować za to, co macie, i nawet jeżeli wam się będzie wydawało, ale to jest za mało, to dziękczynienie ustawi wasze serce nie w takim sensie, że pokaże wam jakiś fałsz, tylko ono wam naprawdę pokaże, ile macie, bo macie więcej. Druga rzecz. Zauważcie, tam jest napisane, że on jakby łamał i rozdawał, czyli jakby pozbywał się, nie? Kochani, co to też znaczy? Do tego, żeby to się objawiło, jest bardzo potrzebna hojność. Zauważcie, że gdyby Filip postąpił według tego, powiedział, dobra, Panie Jezu, mamy 200 denarów, jak to podzielimy, to wyjdzie dokładnie mniej więcej 4800 porcji chleba tak dla wszystkich, no ale stracimy całą kasę. Dlatego on prawdopodobnie powiedział, no nie mamy tyle, ile potrzeba, bo wtedy nam nic nie zostanie. Czy jest w tobie taka, wiesz, gotowość i taka hojność do tego, żeby rozdawać? Ja mam takie wrażenie, że właśnie im ktoś ma mniej, to tak kurczowo jeszcze to trzyma to, co ma, nie? Bo mu się wydaje, mam tak mało,
No to tego nie rozdam, bo już nic nie będę miał. Uwaga, gdybyś rozdał, to by się okazało, że masz znacznie więcej. Kochani, pamiętacie te wszystkie sceny, jak na przykład, nie wiem, wdowa z Sarepty Sydońskiej i tak dalej? Jak tam były te takie cuda, gdzie był ostatni tam garnek jakieś oliwy, nie, ostatni podpłomyk i prorok mówił, daj mi to, podziel się ze mną. Ona mówiła, ale to nie starczy, umrzemy z głodu. I się okazywało, że kiedy dawali, to nieustannie pojawiało się nowe, to nieustannie było ciągle. Czyli kiedy człowiek ma taką gotowość, że pozbędzie się i straci, to się okaże, że ma wszystko. To się okaże, że ma wszystko. I trzecia jeszcze, kochani, cecha, ostatnia. Tam jest napisane w tej Ewangelii, że kiedy Jezus rozdawał, to każdemu dał tyle, ile chciał. Czyli nie tylko dał, zauważcie, równe porcje 4800, tylko jak ktoś chciał piętkę, dostał piętkę, jak ktoś chciał po prostu, nie wiem, tonę, to dostał tonę. No Ewangelia mówi, każdy dostał tyle, ile chciał. No i tam, gdzie jest chciał, to jest takie słowo, które oznacza pragnąć, umiłować, kochać, pożądać. Takie jest, wiecie, tyle, ile miał po prostu pragnień. Czyli uwaga, jeżeli próbujesz robić rzeczy, które naprawdę są twoim pragnieniem, nie ułudą. Jeżeli próbujesz innym pomagać w tym, co naprawdę jest ich pragnieniem, to masz wystarczająco dużo. Kochani, bardzo często nam się wydaje, że mamy niewystarczająco dużo, bo my próbujemy zrealizować pragnienia, które tak naprawdę nie są naszymi pragnieniami. Które tylko ktoś nam podsuwa. Szatan, nasze pożądania, nasze grzechy, nasze jakieś różne... To nie są jakby prawdziwe nasze pragnienia i dlatego wtedy nam się wydaje, ciągle nie mam, ciągle mam za mało. Gdybyś dążył do swoich prawdziwych pragnień, gdybyś innym pomagał realizować ich prawdziwe pragnienia, to i byś był w stanie im w tym pomóc i sam sobie byś tyle dał. Kochani, bardzo mnie porusza ta Ewangelia dzisiaj. Masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby pokonać 5000 armię głodomorów. I nawet jeżeli ci się wydaje, że jesteś chłopaczkiem z 5 chlebami i 2 rybami, to jeżeli tylko będziesz postępował według Jezusowego sposobu, dziękczynienie, rozdawanie nieustanne i prawdziwe pragnienia, to masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby je zrealizować. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za to nasze spotkanie. Jak zawsze się bardzo cieszę. Kochani, jeżeli mogę, to wspomnę, bo chyba w piątek ruszyła przedsprzedaż nowego kartkownika na 2025 rok. Kochani, ten kartkownik będzie dostępny tylko przez jakiś tam miesiąc z kawałkiem w przedsprzedaży. Potem już nie będzie, bo wydrukujemy tyle, ile zamówicie. Więc kochani, jeżeli ktoś by chciał langustowy kartkownik na 2025 rok, to teraz jest najlepszy czas, żeby sobie go zamówić i pod koniec roku go dostać. Zajrzyjcie na stronę Langusty, tam znajdziecie wszystkie potrzebne informacje. Kochani, ściskam bardzo, bardzo, pozdrawiam, bardzo błogosławię i do zobaczenia. Miejmy nadzieję już niedługo. Wszystkiego dobrego, z Bogiem. Pa, pa!